Dzień dobry, witam Was bardzo gorąco i zapraszam na moje ulubione ciasto francuskie z serkiem brie i z gruszką. I byłam w Lidlu na zakupach, kupiłam ciasto francuskie z obniżoną zawartością tłuszczu. Okej, niech im będzie. Teraz mam serek brie i serek pleśniowy niebieski, do tego gruszka, szpinak baby, zawsze patrzcie, jest gotowy do spożycia, już umyty. Niektóre sałaty nie są pomyte, dlatego trzeba sprawdzać, które można od razu zjeść. I serek brie kroję sobie na plasterki. Gruszkę też kroję na plasterki. I będę przekładać po prostu na tym cieście francuskim. Raz serek brie, raz gruszkę. Ciekawa jestem, czy macie jakieś swoje ulubione przepisy na ciasto francuskie. Ja z tego ciasta francuskiego kilka przepisów Wam pokażę, te, które ja lubię bardzo robić. Lubię robić te ciasto francuskie, jak ktoś ma do mnie wpaść, bo to jest bardzo proste i nie wymaga ode mnie jakiejś dużej ilości pracy włożonej, a wygląda świetnie. Więc to też jest bardzo przyjemna sprawa, że to i dobrze smakuje, i ładnie wygląda. Pamiętajcie, zasubskrybowaniu kanału. Jest mi bardzo miło, że jest Was tak coraz więcej. Ja tutaj, zobaczcie, ja gruszki też nie obieram ze skórki i jeżeli jest tutaj te gniazdo, te w środku, ten ogryzek taki, ja wycinam dosłownie chyba 3-4 plasterki. Robię taki dzióbek, tam przed chwilą mieliście. I to wszystko. Gruszka nie ma aż takiego ogryzka jak jabłko. I teraz ciasto francuskie. Ciasto francuskie jest od razu już na papierze do pieczenia. I tutaj nie potrzebujemy już wykładać blachy papierem, bo mamy wszystko elegancko już podane. I teraz rozwijam i ja po prostu na jednej połówce rozłożę sobie serek brie, przeplatając go z gruszką i przykryję kolejną warstwą ciasta. Miałam robić to w tą stronę, jednak nie będę robić w tą stronę, tylko w tą. I chcę na pół to złożyć. I zobaczcie, serek, gruszka. I mamy całe nadzienie z naszego ciasta francuskiego gotowe. Do piekarnika wstawiam na 200 stopni, góra, dół. I pieczemy tak około 20-25 minut. Także to już zależy od piekarnika. Jest to bardzo fajne danie na kolację. My też dzisiaj, my lubimy sobie zrobić coś takiego też, jak siadamy, jakiś film będziemy oglądać, to sobie takie z ciasta francuskiego różne przekąski też robimy. Tutaj z serkiem brie i z gruszką. Bardzo lubię. Widelcem po prostu przyklejam troszeczkę jedno do drugiego, ale i tak mi się nigdy nie, zobaczcie, mi się zawsze ciągnie to ciasto, ale i tak biorę widelcem. Przyklepuję i nie wiem po co. Obiecałam sobie, że jak będę Wam nagrywać ten filmik, żeby pokazać to ciasto francuskie, to nie wezmę tego widelca, żeby nie przyklepywać tego ciasta, ale i tak zapomniałam się. Po prostu odruchowo biorę widelec, nakuwam, robię i tak, ale nie ma to znaczenia, wcale nie musicie. Wystarczy położyć ciasto francuskie jedno na drugie, to i tak przepięknie wszystko się upiecze razem i nic nam tutaj nie będzie odpadać. Jajkiem smaruję, także białko z żółtkiem wymieszałam, smaruję bardzo dokładnie, żebyśmy mieli piękny kolor brązowy. I tak naprawdę to wszystko, bo gdy już nam się upiecze przepięknie, to posypuję to wszystko szpinakiem i serkiem pleśniowym. A i jeszcze bardzo ważny składnik, którego nie pokazałam. Zobaczcie, jak się pięknie urosło. Jest naprawdę bardzo ładny kolor ma. Smakuje wyśmienicie. I ja teraz to posypię sobie szpinakiem. Troszeczkę rokpolu dodam. I jeszcze bardzo ważny składnik. Na koniec dodaję jeszcze ocet balsamiczny malinowy. W poprzednim przepisie użyłam tego octu i on naprawdę rewelacyjnie pasuje do ciasta francuskiego, do serka brie, do całej tej kombinacji, która jest tutaj na tym talerzu.
Mam nadzieję, że wypróbujecie to danie. Polecam Wam je, jest bardzo smaczne. I piszcie, bo jestem ciekawa, czy ktoś zrobi, czy Wam będzie smakować. Naprawdę ten szpinak rzucony na te ciasto francuskie i ten roquefort, jeżeli ktoś lubi, to polecam, bo jest naprawdę w tej kombinacji bardzo, bardzo dobre. I jeszcze troszeczkę tego octu balsamicznego pasuje świetnie do tego dania. Ja Wam dziękuję ślicznie za dzisiaj. Życzę Wam smacznego. Próbujcie, gotujcie i piszcie jeszcze w komentarzu, jakie Wy macie swoje ulubione dania z ciasta francuskiego. Ja się żegnam z Wami. Dziękuję, pa, pa.